Od czasu głośnej afery ze Strażą Graniczą Barbara Kurdej-Szatan nie ma najlepszej passy, a jej kariera nieco przystopowała. Co prawda na początku roku ruszył program telewizyjny z jej udziałem, jednak 36-latka już nie wzbudza takiej sympatii, jak jeszcze parę lat temu. Świadczą o tym chociażby niedawne słowa, w jakich opisał Basię raper Pich. Adam Piechocki, bo tak nazywa się artysta, w formie utworu muzycznego postanowił podsumować wydarzenia z ostatnich miesięcy. W piosence 2021 obok między innymi Beaty Kozidrak wspomina i blondynkę Playa, którą określa mianem tępej dzidy. W rozmowie z Super Expressem Kurdej-Szatan postanowiła odnieść się do ciepłych słów, jakimi opisał ją raper. Celebrytka ujawniła, czy przejęła się jego słowami. Dookoła nas dzieją się rzeczy dużo ważniejsze niż twórczość nieznanego mi rapera, zaczęła przekonując, że w ogóle nie była świadoma istnienia kogoś takiego jak Pich. Po skopiowanym przez państwa fragmencie wnioskuję, że to kolejny hejt, jakiego doświadczyłam już nieraz i kompletnie mnie to nie rusza, zapewnia ponoć obeznana w temacie hejtu Basia, dodając, że ma aktualnie na głowie ważniejsze sprawy niż przejmowanie się piosenką nieznanego rapera. Obecnie zajmuje się swoją fundacją i tym, aby informacja o projekcie Serce dla Ludzi Granicy, czyli pomocy psychologicznej i telefonie zaufania, dotarła do jak największej liczby osób. I zdecydowanie wolę skupiać się na pomocy i dobrych emocjach, kwituje.